Świętego. Duchu Święty, przyjdź. Oświeć nasze umysły i serca. Wpłyń na naszą wolę. Spraw, Duchu, abyśmy potrafili stanąć w prawdzie i ocenić swoje życie w świetle Twego Słowa. Usuń to wszystko, co oddziela nas od Boga, naszego Ojca. Rozpal w nas święte pragnienia. Daj siłę i wytrwałość w realizacji. Udziel nam mocnej wiary, byśmy mogli stać się jej świadkami wobec naszych synów i córek na drodze ich tajemniczenia w życie chrześcijańskie. Amen. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Usiądźmy. Drodzy rodzice, troska o wiarę swoich dzieci każe nam pytać o naszą osobistą relację z Jezusem Chrystusem, o obecność w naszym domu Bożego Słowa. To są istotne warunki, o czym wczoraj rozważaliśmy, byśmy mogli pomóc dzieciom w ich dojrzewaniu w wierze, bo sakramenty inicjacji zawsze są jakimś początkiem, ale potem ten początek musi stawać się ciągle żywym. I tutaj ta nasza odpowiedzialność Kościoła, wspólnoty parafialnej, ale przede wszystkim rodziców, którzy stoją na czele domowego Kościoła. Dziś zapytajmy, od czego zależy nasz wpływ na dzieci? Oczywiście ja nie chcę wchodzić tutaj w jakieś kwestie pedagogiczne, psychologiczne, one są ważne. Nie chcę dotykać spraw czysto świeckich, można by powiedzieć, ale chciałbym, żebyśmy na to pytanie popatrzyli od strony religijnej. No właśnie, od czego zależy nasz wpływ na dzieci, ale pod kątem wiary, pod kątem przeżywania właściwego, prawidłowego chrześcijaństwa. Kiedy najmocniej, najtrwalej przekazujemy dzieciom wiarę i wychowujemy ich do życia wiarą zwyczajnej codzienności. Bo, jak już wczoraj na to zwróciłem uwagę, wiara to nie tylko wyuczenie się czegoś, jakiś formułek, zaliczenie katechizmu, nawet przystąpienie do sakramentów. Owszem, tak, to jest ważne, ale wiara to coś więcej. I dlatego to pytanie, jak możemy dzieciom przekazywać wiarę? Nie tylko pouczając, zachęcając, ale przede wszystkim poprzez własne życie wiary. I najlepiej pomagamy dzieciom w ich rozwoju, gdy chodzi o religijność, wtedy, kiedy kierujemy się logiką życia paschalnego. To jest trudne słowo, ja zaraz to wyjaśnię. Co to jest logika życia paschalnego? Otóż warto byśmy to sobie uświadomili. Myślę, że to jest klucz do tego, żeby młody człowiek, ale nie tylko, także i dojrzały, zrozumiał, na czym polega właściwie chrześcijaństwo. Co znaczy być chrześcijaninem, który się narodził z wody i Ducha Świętego. Otóż to życie paschalne to jest życie, które polega na nieustannym przechodzeniu od stanu grzechu do życia w łasce, do nowego życia, życia łaski. Otóż, żeby to przejście było możliwe, to trzeba oczywiście przyznać się do tego i uświadomić to sobie, że jesteśmy ludźmi grzesznymi. Kto ucieka od tej prawdy o swoim życiu, o sobie, no to jest fantastą. Wiemy dobrze, że upadamy i to po wielekroć, codziennie. Jesteśmy po prostu grzesznikami. I obojętnie, czy ktoś chodzi w sutannie, czy w habicie, czy ma taki zawód, czy inny, grzech jest jego, można powiedzieć, codziennością. Tu nie chodzi o wielki grzech, jakieś nałogi może, ale po prostu słabości. Byli tacy święci, którzy codziennie się spowiadali. Ktoś powie, z czego? No właśnie.
swej słabości, małości, no to powie: nie mam grzechu, nikogo nie zabiłem, nie spaliłem, nie mam się z czego spowiadać. Więc poczucie grzeszności, świadomość swoich grzechów pozwala nam myśleć o wyjściu, o zmianie, o przejściu. Oczywiście to, że ktoś broni na przykład swego posiadania, swoich racji, swoich ziemskich zabezpieczeń, to jest właśnie ten grzech, który jest w nas. Tutaj nie chodzi o grzechy już takie, które można wyliczać, tylko chodzi o grzeszność, która jest po prostu jakby częścią naszego serca. Ale to jest zranienie po grzechu pierworodnym. Czyli święty Paweł mówi to wyraźnie, nazywa to życiem według ciała. Oczywiście żyjemy w ciele, ale życie według ciała to coś innego. To jest po prostu życie, które koncentruje się egoistycznie tylko na sobie. Czyli kieruje się czystym egoizmem i uważa, że dobre jest to, co jest dla niego dobre. Prowadzi to do dramatycznej sytuacji, że nasze chcenie, ludzkie chcenie i działanie nie są tożsame. Chcę dobro, a czynię zło. Wyraził to święty Paweł w mocnych słowach: nie czynię dobra, które chcę, ale czynię zło, którego nie chcę. To jest ta rzeczywistość grzechu w nas. Ja nie będę jej malował jeszcze mocniej. To jest po prostu ta nasza skłonność ku temu, żeby się zamykać w sobie, żeby, no właśnie, iść za swoimi zachciankami ciała, czyli tą skłonnością do grzechu. I wyjściem z tej sytuacji jest po prostu nowe życie, czyli przejście z tego stanu grzeszności w nowy stan. Konkretnie chodzi o uwolnienie się od grzechów, zerwanie z nimi, ale w jaki sposób? Własnymi siłami? Nie. Otwierają się na miłość Chrystusa. I tego doświadczenia dotykamy, przeżywamy, mamy go w sakramentach dwóch. W sakramencie pokuty i w sakramencie Eucharystii. Jeżeli korzystamy z tych sakramentów, to przechodzimy, no właśnie, z tego stanu grzechu w nowe życie. Bo Chrystus swoim miłosierdziem, jeżeli prosimy Go o przebaczenie, swoją łaską uwalnia nas, oczyszcza, wprowadza w nową rzeczywistość. Czyli następuje przejście z czego? Z egocentryzmu, zamykania się w sobie, do poddania się miłości Bożej, do poddania się woli Bożej, wyrażonej w Jego przykazaniach, w Ewangelii. Czyli zamiast wracać do grzesznej aktywności, jakby przeciw sobie, stajemy się zdolni do posłuszeństwa wiary, czyli do życia według przykazań, według Ewangelii. Ale gdzie? W swojej codzienności. Jakby to zilustrować? No, ktoś na przykład, podaje jako przykład, ma skłonność do takiego, a nie innego grzechu. I często ten grzech go bardzo upokarza. Wyznaje go często w sakramencie pokuty, wraca ten grzech. Czyli to jest ta słabość, która dotyka tego człowieka. Życie w ciele. I teraz, jeżeli wyznaje ten grzech, otwiera się na łaskę Boga, mocą przebaczenia, może uwolnić się od tego. Czyli może wejść w życie, które jest przeciwne. Zamiast ulegać właśnie tej słabości, on, ufając Bogu, mocą Jego łaski, może żyć zupełnie inaczej, przeciwnie. Do tego stanu, w którym się znalazł poprzez grzech. Ale moi drodzy, wyznanie grzechu w sakramencie pokuty, czy korzystanie z Eucharystii, która nas umacnia w tym nowym życiu, to jeszcze nie wszystko. Bo często, zaraz po spowiedzi, okazuje się, że ktoś popełnia zaraz ten sam grzech. No dobrze, że idzie do spowiedzi, że walczy, bo może nawet przynajmniej na jakiś tam okres czasu żyje nowym życiem. Ale co trzeba robić, żeby
no właśnie dokonywało się to przechodzenie ze słabości, z grzechu do nowego życia? Otóż trzeba otwierać się nieustannie na Ducha Świętego, czyli na tego, kto może nam swoją mocą pozwolić na umieranie w nas starego, grzesznego człowieka. Żebyśmy byli na wzór, na obraz Jezusa Chrystusa. Nie jest to możliwe bez współpracy z Duchem Świętym. Dlaczego? Dlatego, że trzeba iść za poruszeniami, natchnieniami Ducha. Bo ciało, czyli ta nasza grzeszność, ciągnie mnie w jedną stronę. Żebym żył według ciała. Natomiast Duch Boży ciągnie mnie w drugą stronę, żebym żył według Ducha. A Duch zawsze pokazuje na wolę Boga, na Boże przykazania i On daje łaskę ku temu, żebym żył według tych praw Bożych, a nie według ciała. Czyli, jeżeli idę za natchnieniami, poruszeniami Ducha, to dokonuje się właśnie to przejście i nasze życie nieustannie przebiega właśnie w tym napięciu pomiędzy grzechem, a pomiędzy życiem w łasce, pomiędzy pełnieniem własnej woli, a woli Boga. I jeśli dajemy się prowadzić Duchowi Świętemu, to On nas będzie nieustannie pociągał do nowego życia. I ten margines, to rozejście się między dobrem a złem w nas będzie coraz mniejsze. Czyli Jan powie, że nie będziemy w stanie grzeszyć. Co wcale nie oznacza, że nie będziemy popełniać jakichś drobnych, takich czy innych grzechów, ale tę siłę wewnętrzną, która nas ciągnie do życia według ciała, pokonamy mocą Ducha. Ale moi drodzy, to nie stanie się nigdy bez wejścia w doświadczenie śmierci starego człowieka w nas. Czyli, i tu jest cały problem, wraz z Duchem trzeba wejść w tajemnicę śmierci dla siebie, by z niej, z tej śmierci, mocą Ducha, mogło się zrodzić nowe życie. Święty Paweł powie o tym słowami, trzeba ukrzyżować swoje ciało z namiętnościami i pożądliwościami. Co to oznacza? Oznacza to zgodę na odrzucenie wszystkiego, co jest powodem do grzechu. Odrzucenie, no właśnie, wszystkiego, co jest drogą do przekraczania woli Bożej. Może jakiś konkretny przykład. Ukrzyżować swoje ciało. No mam chęć patrzeć na jakiś film, a wiem, że on jest, no powiedzmy, niedobry. I teraz jest problem jaki? No kuszenia. Czyli muszę iść za poruszeniem Ducha, który mnie ciągnie ku temu, żebym wybrał inaczej. Czyli muszę umrzeć, no właśnie dla tego swego pragnienia, tych swoich chęci. I wówczas okazuje się, że jestem zwycięzcą. Czyli nie ulegam, nie idę za pożądaniem ciała, tylko idę za tym, żeby być wiernym Bogu, żeby nie zaśmiecać czy zanieczyszczać swego serca, swej duszy. Czyli paschalna droga do nowego życia, ona łączy się zawsze z jakąś ofiarą, z jakimś cierpieniem, z jakimś wyrzeczeniem. I cały problem w tym, że my nie boimy się podjąć tej ofiary, tego cierpienia, tego wyrzeczenia. Idziemy, no i potem jesteśmy już w stanie grzechu. Tymczasem, jeżeli Duch nas ciągnie ku dobru, to trzeba iść za tym poruszeniem i zgodzić się na umieranie. No niestety, na śmierć dla siebie, dla swego egoizmu, dla swego wyboru. To jest trudne, to bardzo kosztuje. Nieraz to jest bardzo duża ofiara. Ale jeżeli ją podejmujemy, mocą Ducha przechodzimy do nowego życia. I jeżeli chcemy być ludźmi paschalnymi, to musimy wyczuwać takie momenty naszego życia, w których trzeba wchodzić w trud umierania dla siebie, dla egoizmu, rezygnacji z grzechu, by pełnić wolę Boga. Trzeba wyczuwać te właśnie sytuacje, bo jeżeli przyjdą już i ulegniemy, no to trzeba uderzyć się w piersi i powiedzieć: Bo
dowodzić miłości w niegrzesznemu. Ale możemy tego uniknąć. Czyli możemy okazać się ludźmi paschalnymi, którzy unikają właśnie tego grzechu, dlatego że podejmują walkę, godzą się na jakieś umartwienie, na jakieś cierpienie, na jakąś ofiarę. Jeżeli ktoś ma jakąś skłonność do jakiegoś grzechu, takiego czy innego, i jeżeli naprawdę chce wyjść z tego grzechu, to musi podjąć walkę, ofiarę, trud. I ten dar, jaki składa, jest dla jego zbawienia, dla jego nowego życia. Mocą ducha będzie możliwy wtedy jakiś ruch, paschalny ruch, na wyższy poziom człowieczeństwa, duchowości, świętości, bo tak rodzi się świętość. I aby ten ruch był możliwy, potrzebne są dwie rzeczy jeszcze. Paschalne myślenie. Co to znaczy? Myślenie zawsze jest u początku. Czyli widzenie rozwiązania każdej sprawy, najtrudniejszej, ale w świetle Bożym, w oparciu o Chrystusową Ewangelię. Myślenie Boże. Ono jest na początku, a potem za tym myśleniem powinna iść paschalna praca nad sobą. Czyli jest to wysiłek pokonywania przejawów egoizmu, zamykania się w kręgu własnych tylko spraw, obojętności, apatii. Oto, moi drodzy, w wielkim skrócie, to jest wielki skrót paschalnego życia. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to jest najlepszy sposób promocji chrześcijaństwa. Jak promować chrześcijaństwo? Oczywiście można mówić, głosić, tak? Ale życiem trzeba to promować. Co z tego, że ktoś głosi, mówi, a nie żyje tak, jak mówi Ewangelia? I jeżeli rodzice, ojciec, matka pokazują dzieciom, że są ludźmi paschalnymi, to znaczy potrafią pokonywać swoje słabości, potrafią przeprosić, potrafią zaczynać od nowa, potrafią właśnie być ludźmi ofiarnymi, to jest najlepszy dowód na to, że wiara dla nich nie jest pustym słowem. Jeżeli to dziecko widzi, no to ono rzeczywiście otwiera się na to, co jest istotą chrześcijaństwa. A więc nie potrzeba samych tylko słów, nakazów, ale konkretnych dowodów, jak Duch Święty zmienia nasze życie, jak mimo naszych słabości, grzechów, stajemy się nowymi ludźmi. Co najbardziej przemawia? Nie to, że ktoś jest grzeszny. Oczywiście, jeżeli dziecko widzi grzechy swoich rodziców, słabości, no to pewno boleje, tak. Ale jeżeli patrzy, że oni z tych grzechów się podnoszą i potrafią się przeprosić, i potrafią zacząć od nowa, i rzeczywiście umierają dla swoich słabości, no to wówczas, jeżeli dziecko wie, że za tym stoi, czy przystąpienie do sakramentu pokuty, czy przystąpienie do Komunii Świętej, czy wspólna modlitwa, czy po prostu jakieś czynności, które są argumentem, dowodem na to, że tato, mama się zmieniają, no to jest właśnie największy dar, jaki możemy dać naszym dzieciom. Bo oni widzą, że jesteśmy ludźmi paschalnymi. Nie żyjemy tylko według ciała, ale żyjemy według Ducha. Że Duch Boży nas prowadzi. Moi drodzy, nie chcę przedłużać. Wytrwale i cierpliwie wchodźcie w życie paschalne, wybierając pod wpływem Ducha to, co może trudniejsze, co wymaga rezygnacji często, ofiary, umartwienia. Ale dajcie się prowadzić Duchowi Świętemu, bo wówczas będziecie autentycznymi świadkami Chrystusa i najlepszymi wychowawcami wierzy. Paschalne życie każdego z rodziców gwarantuje budowanie chrześcijańskiej rodziny, domowego kościoła. Dlatego jeżeli wszyscy we wspólnocie domowego kościoła umierają dla siebie, chcą żyć dla brata, siostry, dla męża, dla żony, no to wówczas przyczyniają się do budowania jedności wspólnoty kościoła domowego. Jak zbudować jedność?
tylko wspólne mieszkanie, ale współudział we wszystkich wydarzeniach, solidarność w niesieniu pomocy, gotowość do ofiary. A jak można to zrobić, jak się nie jest człowiekiem paskalnym? Myśli się tylko o sobie? Absolutnie, to jest niemożliwe. Czyli wspólnoty, żadnej wspólnoty ludzie nie zbudują, jeżeli myślą tylko egoistycznie o sobie. To patrząc na polityków, można to widzieć namacalnie. Jeżeli on myśli tylko o sobie, o swoim stołku i realizuje tylko własne cele, a nie cele narodu, ojczyzny, no to ojczyzna się rozpadnie. Tak samo rodzina, dom. Jeżeli ojciec, matka, wszyscy członkowie rodziny nie żyją jeden dla drugiego, ofiarnie, no to wszystko się rozleci. A żeby żyć ofiarnie, trzeba być człowiekiem paschalnym. Czyli właśnie trzeba, żeby w życiu naszym nieustannie dokonywała się to przejście od grzechu do nowego człowieka. I oczywiście, jeżeli uznam, że muszę iść do spowiedzi, no to przynajmniej raz w miesiącu. A jeżeli nie, nie muszę biec do spowiedzi, ale mogę iść za natchnieniem ducha i on mnie umocni ku temu, żeby to przejście, ten ruch paschalny się dokonał. Od słabości, od grzechu, ku wolności, ku ofierze, ku życiu dla drugich. I to jest właśnie potwierdzenie autentyczności chrześcijaństwa. Wtedy chrześcijaństwo nie jest teorią, jest rzeczywistością, której warto żyć, o niej świadczyć. I jeżeli dzieci widzą właśnie to doświadczenie wiary, życia paschalnego u rodziców, to jest największy dar, jaki możecie, drodzy, dać dziecku. Bo każdy jest człowiekiem grzesznym, słabym, upadłym, ale najważniejsze jest powstać, zaczynać od nowa, żyć ofiarnie, mobilizować się. I jeżeli dziecko to widzi u rodziców, no to potem naprawdę to jest największy skarb, jaki można dać młodemu człowiekowi. Niech Duch Święty będzie więc podstawą waszej wspólnoty rodzinnej. Przez współpracę z nim czyńcie ją przyjazną, żeby ona była środowiskiem ubogacającym wszystkich. Niech tak się dzieje dla dobra was, dla dobra waszych dzieci. Bądźmy więc razem we wspólnym budowaniu jedności w Duchu Świętym. I to pragnienie na koniec powierzmy naszej patronce Maryi Królowej Rodzin. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych żył, racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Zapraszam jutro, to już ostatni dzień rekolekcji. O godzinie 17 jest możliwość skorzystania z sakramentu pokuty, o 18 msza i na zakończenie krótka konferencja i potem jest ta modlitwa wstawiennicza za was, więc wy będziecie podchodzić i będziemy się modlić nad każdym z was, żeby Duch Boży was umocnił do podejmowania trudu, wychowywania swoich dzieci, do ich tajemniczania ich wiary w chrześcijaństwo. Niech Bóg wam błogosławi. Dobrej nocy.